Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. Witam Was w kolejnym odcinku sobotniego programu Kawa, Rozmówki i Planszówki, w którym to pijemy kawę, sobie rozmawiamy i spędzamy niedzielny, ups, sobotni poranek. Dzisiaj z nami jest znów Stormtrooper, czyli dwie kawy w jednym kubku. Bardzo, bardzo przydatna rzecz. I dzisiaj przed nami też jest ważny mecz. Dla tych, którzy nie wiedzą, o 15:00 zasadniczo w waszym domu prawdopodobnie telewizor będzie zajęty, albo na ulicach będą pustki, bo Polacy grają dzisiaj ze Szwajcarią. Jest to historyczny moment, ponieważ po raz pierwszy w historii mistrzostw Europy Polska wyszła z grupy. W ogóle po raz pierwszy wygrała mecz w tym roku i od 30 lat w ogóle wyszła z grupy gdziekolwiek. Ostatnio 30 lat temu na Mistrzostwach Świata wyszliśmy, więc dzisiaj jest bardzo stresujący dzień. Dzisiaj też będą 3 recenzje nowych gier i nie traktuję tych gier jako małe czy jako słabe, ale po prostu wszystkie są małe i wszystkie mogę od razu porównać. Opiszę je, opowiem i od razu powiem, które z nich są fajne, a które nie. Ale najpierw wasze pytania. Chris Hoffman. Łuki, pokażesz w pełnej krasie ten obraz Assassina za twoimi plecami? Jakie gry posiadasz na tej półce na regale? Bardzo dobre pytanie, Chris Hoffman. Potwornie się odbija światło, nie wiem czy widzicie jak to wygląda, ale mi się podoba ten obraz czy ten plakat bardzo. Jakie gry posiadam? Red Seven, Zapraszamy do Podziemi, Śliwka, Mamy Szpiega, Avalon, Dobry Glina, Zły Glina, Time's Up, Myszki, Nehemiasz, Tabu, Dolina Kupców, Koncept Eniacy, Avalon. To oczekuję na recenzję. Splendor, Dixie, Small World, Wielbłądy, Colt Express, 7 Cudów, Kawerna, Cywilizacja, Kot Stefan, Ashes. Zasadniczo same dobre gry, czyli to, co możecie kupić, sami wiecie gdzie. Drugi komentarz dzisiaj. Adrian Kramarzyk. Pozdrowienia dla Euniki, jakieś greckie korzenie czy miłość do Sienkiewicza. Ola, wyglądasz prześlicznie. Łuki, świetny filmik, bardzo fajna recenzja. Dzięki, Adrian. Dlaczego Eunika? Z dwóch powodów. Po pierwsze jest to imię, które występuje w Biblii, a my z żoną Biblię czytamy bardzo chętnie. Pojawia się ono w liście do Tymoteusza. Eunika jest to mama Tymoteusza. Po drugie, dlaczego Eunika? Mamy znajomą, która ma na imię Eunika i jest to po prostu imię, które nam się podoba. Sienkiewicz? Nie. Po prostu. Ktoś kiedyś też napisał, że chciałby Eunikę poznać. I dzisiaj właśnie ją poznamy. Przedstawiamy Eunikę. Tadam! To jest Eunika. Eunika, przywitaj się. Cześćka. Ona jest w szoku. Pierwszy raz na wizji. Tyle publiczności. Tyle ludzi. Tyle emocji. Sobie leży. Bardzo jest taka ładna. Jest taka bardzo słodka. Podobna jest do tatusia? Nie wiadomo. Dobra, nie będziemy już jej męczyć i za bardzo jej tutaj ekshibicjonować. Nizować. A na koniec recenzje trzech gier, trzech nowych gier karcianych od wydawnictwa Fox Games. Po kolei. Zacznijmy od najsłabszej, po prostu. W Cieniu Tronu. W Cieniu Tronu jest to gra, która ma ciekawe założenia, ale niestety coś w niej nie pyka. Wykładamy karty i jest to taka gra w pewnym sensie z mechaniką push your luck. To znaczy, wykładam kartę i mogę wykładać dalej i dopóki kolejna karta nie jest wyższa od poprzedniej, to mogę wykładać dalej. Jak jest wyższa, odpadam z rundy. No i teraz zebrane karty w danej rundzie, czyli mogę się wycofać i zebrać te karty, układam u siebie. Karty mają numery od 1 do 9, więc da się łatwo wpaść w sytuację, w której kolejna karta była wyższa i wszystko przepada. Ale zebrane karty biorę u siebie i jeżeli mam większość spośród wszystkich graczy, czyli mam najwięcej spośród wszystkich graczy karty danego rodzaju, na przykład nie wiem, mam dwie piątki, nikt inny nie ma piątki, albo ktoś ma jedną, albo nawet mogę remisować, czyli ja mam jedną jedynkę, on ma jedną jedynkę, nikt inny nie ma jedynki, to mogę w moim ruchu użyć cechy specjalnej tej karty. I one czasami utrudniają, czasami są cechami pasywnymi, czy takimi defensywnymi, a czasami mogę coś zmienić. Na przykład wchodzi karta i obniżam ją o 2. Więc jest tu trochę kombinowania w tym sensie. Dlaczego ta gra mi się średnio podoba? Ponieważ od razu mówię, jest to dla mnie 2 na 5. Dlatego, że
sporo zależy od szczęścia. Bardzo dużo zależy od szczęścia, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli ktoś ma dobre karty, to będzie bardzo duży miał wpływ na to, jak, jaki numerek jest, manipulował nimi, a jak są dwa numery takie same z rzędu, to możesz zniszczyć coś przeciwnikowi. Więc jeżeli się wybijesz, to będziesz przeciwnika trollował. Nawet graliśmy w grze trzyosobowej, w partię trzyosobową, w której jeden gracz był na tyle się wybił, że był w stanie bić dwóch pozostałych i wywalać im karty, dające im punkty albo dające im jakieś możliwości. Jest tu fajny zamysł, fajne ilustracje, czegoś troszeczkę brakuje, 2 na 5. Kolejna gra to Gangi Nowego Jorku. Chyba najładniej zilustrowana z tych wszystkich gier. Bardzo fajne ilustracje. No, tak domyślałem się troszeczkę, że to jest Tomek Larek. Na kartach mamy różne gangi i tworzymy taką piramidę z kart. Mamy karty wyżej, wyżej, wyżej. Piramida z kart. No i na początku jest tylko jeden rząd. Każdy dostaje 3 karty gangu, w którym kibicuje. No i możemy przepychać gangi do góry i też możemy zabijać i przepychać. Więc trochę obserwujemy, jak ta piramida się układa, kogo warto promować, obserwujemy, co mają inni gracze. W 2 lub w 3 graczy dochodzi ten troszeczkę element blefu, ponieważ nie ma pewności, że wszystkie gangi są w grze, szczególnie w 2 graczy. I wtedy mogę promować jakiś gang, który wcale nie jest moim, wtedy mój przeciwnik zabije kogoś z tego gangu, stracąc swój ruch, a tak naprawdę to nie był mój gang. Spoko gra, naprawdę spoko gra, do pogrania, leży u nas na półce i tam będzie sobie leżała, 3 na 5. Ostatnia gra, jaką chcę dzisiaj pokazać, to 7. 7 jest to gra troszeczkę nietypowa. Mamy tutaj 7 kolorów, 7 numerów i 7 rodzajów kart i one tam się mieszają. No i gra jest prosta. Jest prosta, jest dosyć losowa też, ale bez przesady. Mamy 3 karty w ręku i potasowane karty kładziemy na stole, jedna leży, tworząc pierwszy stół odkryta. Pierwszy stos, przepraszam. I stosy to są zawsze typy kart, typu morza, cnoty główne, kolory, grzechy główne, fortuny, cuda świata, etapy życia, no chyba wymieniłem ich 7. Każdy z tych 7 rodzajów kart ma swoje inne działanie. No i w swoim ruchu jedną kartę zagrywam na stół, odpalam jej działanie i dobieram nową. A więc mam do wyboru 3 rzeczy, ale pojawiają się ciekawe rzeczy, takie jak na przykład etapy życia można zagrywać gdziekolwiek. Najwyższa karta z koloru to jest kolor atutowy i jego też można zagrać gdziekolwiek i użyć czegokolwiek. Dodatkowo etapy życia niszczą karty na końcu, sprawiają, że niektóre karty na końcu są bezwartościowe i różne połączenia między tymi kartami są naprawdę spoko. Nie ma takiego szału, ale taka gra karciana, żeby sobie po prostu popykać. Bardzo fajne. I losowość, kombinowanie, interakcja fajna zarówno w 2 graczy, kiedy jest sporo kontroli, w 3 to trochę mniej, w 4 najmniej kontroli, ale i tak się da pograć. No i jak już się ułoży 7 kart w jednym stosie, gra się kończy, więc ona może się skończyć dosyć szybko albo ciągnąć się dosyć długo, ale oczywiście nigdy tam nie wychodzi poza, nie wiem, 20 minut. No i na końcu liczymy punkty za karty w ręku, więc musimy mądrze zebrać karty na końcu i tam nie wszystko jest takie oczywiste. 7. Nietypowa gra, na początku nie będzie może łatwo jej złapać zupełnie, ale najfajniejsza z tych 3 gier, 4 na 5, ona zdecydowanie zostaje w kolekcji na półeczce właśnie karcianek małych do wyciągnięcia, do pogrania. A więc takie 3 gry od Fox Games, widzicie jaka jest moja opinia i chyba na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję za Wasze komentarze. Dzisiaj, jeżeli jeszcze tego nie robiliście i wciąż jest sobotni poranek, to zaplanujcie sobie jakoś mądrze ten dzień, żeby kibicować Polakom, ponieważ to się liczy. Piszcie dalej Wasze komentarze, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Osoby, których komentarze w tym odcinku się pojawiły, niech napiszą na maila i wyślę Wam coś między innymi do wygrania z Dobry Glina, Zły Glina, zasponsorowany przez Full Cup Games. Oprócz tego wejdźcie na YouTube'a, oglądajcie to, co było w tym tygodniu, jak zwykle, planszówki od zera i 2 recenzje. Niedługo, tak jak zapowiadałem, pojawia się nowy cotygodniowy program, ale na razie obstajemy przy tym, co mamy. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.